Bądź mną. Wszystko zaczyna się jak byłeś jeszcze level gówniak. Tata zawozi cię do kolegi z przedszkola. Wszystko super. Do czasu aż nie wracać cię odebrać. Wchodzi do pokoju twojego kolegi. Mówi, żebyś się zbierał, bo na kolację leczą. Już masz zamiary iść, ale on się zatrzymuje i silini się linie, patrząc na porzucone po całym pokoju Lego. Skacze na dywan i zaczyna się nim bawić. I tak pięć godzin, aż ojciec wstał i powiedział Ano, nie kupić do Lego. I tak się to zaczęło. Od teraz na każde urodziny Lego, na każde święta Lego. Twój stary założył nawet klub miłośników tego zjebanego kawałka plastiku. Cały czas tylko napierdala tym Lego. Lego, Lego, jeszcze raz kurwa Lego. W wieku 8 lat przestałeś chodzić do kościoła, bo twój stary stworzył własną religię czczącą, no kto by się spowiedział, Lego. Oczywiście zmusił cię do wyznawania jej. Uznał się za papieża czy coś. Zabraniać się bawić innymi zapawkami niż Lego. Nawet jesz z talerzy z Lego. Twoje życie jest usiane tym przeklętym kropkowanym plastikiem. Przyszedł czas pójścia do pierwszej klasy. Oczywiście coś musiało pójść nie tak. Plecak z naszywkami z Lego, piórnik też. Zamiast pióra masz te jebane klocki maczane w atramencie. Każdy ma z ciebie bekę. Wyjeżdżacie do Niemiec. Po co? Żeby stary mógł pracować w fabryce Twojego koszmaru. Żeby się przystosować do tamtejszych, zbudował Auschwitz jeden do jednego tylko że z Lego. Przyjęli go od razu na stanowisko projektanta. Kiedy miał już w chuj hajsu, postanowił ujawnić swoją religię i zaczął budować kościoły z Lego. Zadziwiająco wiele osób przystąpiło do tej sekty. Czcili jakiegoś wielkiego klocka. Wyznawcy chodzili w wielkich klockach z wycięciami na nogi, ręce i głowę. Twój stary opantentował ten styl i stał się największym hitem mody, jaki widział ten świat. Ubrania z Lego. No i de. Religia się rozprzestrzeniła na cały świat. Protestancyzm, chrześcijanizm, prawosławie i wszystkie inne religie zostały wytępione. Cały świat zakochał się w twoim starym i nazywa go wielkim prorokiem. I to wszystko przez jedno spotkanie u kolegi non profit.